Już teraz zapraszam Państwa na kolejne spotkanie z cyklu Szukajcie, a znajdziecie z ojcem Janem Strumiłowskim z Archiopactwa Cystersów w Jędrzejowie. Witam serdecznie. Szczęść Boże. A dzisiaj, przypominając o tym, w co wierzymy, kontynuujemy analizę wyznania wiary. Będziemy omawiać zdanie: stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Właśnie, dlaczego żywych i umarłych? Czy to nie jest tak, że ci, którzy umierają, już podlegają sądowi? Tak, umarli podlegają sądowi, z tym, że nauka katolicka wyróżnia właściwie dwa rodzaje sądu. Pierwszy to jest sąd szczegółowy, który odbywa się zaraz po śmierci, w momencie śmierci człowieka umierającego, i to jest sąd, który już określa nasze ostateczne przeznaczenie. Natomiast na końcu czasów ma dokonać się jeszcze sąd ostateczny i to będzie sąd, który już będzie właściwie definitywnym określeniem sytuacji każdego z nas i definitywnym ujawnieniem zamysłu Boga w naszym życiu, w historii świata, w historii ludzkości. Natomiast samo to rozróżnienie żywych i umarłych, my je możemy rozumieć na kilka różnych sposobów i tutaj kilka prawd się kryje. Po pierwsze, że możliwa jest taka potencjalność i możliwe jest, że ostateczne przyjście Chrystusa i sąd nie dokona się po końcu ludzkości, ale jeszcze będą pewni żywi, którzy za życia doświadczą przyjścia Chrystusa, czyli będą i żywi, i umarli, i wszyscy spotkają się z ostateczną rzeczywistością boską. Po drugie, możemy to rozumieć jeszcze w sposób taki metaforyczny, że Chrystus będzie sądził i żywych, i umarłych duchowo, czyli tych, którzy są umarli duchowo, którzy właściwie poprzez swoje grzeszne życie doprowadzili do śmierci duchowej, do ruiny, do degeneracji, oni zostaną osądzeni, jak również ci, którzy chociaż umarli fizycznie, cieleśnie, no to duchowo są żywi, ponieważ żyją w Chrystusie. Więc tutaj też taka prawda się kryje, że sąd dotknie każdego człowieka. Na czym będzie polegał ten sąd? To jest trochę trudne do wyjaśnienia, ponieważ my zawsze, kiedy mówimy o jakichś rzeczywistościach boskich, to posługujemy się analogią. Tak jak mówimy o Ojcu, to nie znaczy, że On jest takim Ojcem jak nasz Ojciec Niebieski, ale to też nie znaczy, że to jest coś definitywnie innego. I z sądem jest podobnie. My mamy takie nasze ludzkie, ziemskie doświadczenie sądu, czyli prawda, jest sędzia, ten, który oskarża, jest oskarżony, prawda, i odbywa się rozprawa po to, żeby ujawnić, czy ktoś jest winny, czy niewinny. Coś z tego modelu kryje się w rzeczywistości boskiej, natomiast dokładnie jak to będzie wyglądało, to my nie wiemy. Wiemy tylko to, co nam objawienie przekazało na temat sądu ostatecznego, a objawienie tutaj dość bogato się wyraża i łamie trochę nasze schematy myślowe. Dzisiaj w społeczeństwie tak się utarło i my tak myślimy, prawda, że przecież jesteśmy dobrymi ludźmi, nic złego nie uczyniliśmy. Żeby kogoś osądzić i skazać, trzeba udowodnić mu winę. Dopóki nie jest winny, to domniema się, że jest niewinny. Natomiast jeżeli chodzi o sąd ostateczny, no to można powiedzieć, że w pewnym sensie nauka katolicka jest bardziej pesymistyczna, aczkolwiek słuszniej byłoby powiedzieć, że jest bardziej realistyczna. My nie jesteśmy domyślnie niewinni, ponieważ my już wiemy, że wszyscy zgrzeszyliśmy i to jest prawda objawiona. Święty Paweł mówi wyraźnie, wszyscy zgrzeszyli, wszyscy podlegają sądowi, wszyscy jesteśmy obciążeni grzechem pierworodnym, więc tak naprawdę domyślnie każdy człowiek, można powiedzieć z automatu przez grzech pierworodny, no jest skazany na piekło. To nie jest coś takiego, że my dopiero przez złe życie musimy sobie zasłużyć na piekło, ale my już jesteśmy w takim stanie, w stanie zagubienia, w stanie winy i dlatego Chrystus przychodzi, żeby nas uratować. I to jest druga bardzo fenomenalna myśl, że Chrystus, który ma przyjść i sądzić, On najpierw przychodzi, żeby nas ocalić. To jest Zbawiciel, to jest piorunująca myśl. Bóg, który jest sędzią stronniczym. To brzmi aż absurdalnie, ale Bóg jest sędzią stronniczym. My naprawdę z naszej zranionej natury podlegamy sądowi, natomiast Bóg, który ma nas sądzi, jest po naszej stronie i będzie robił wszystko, żeby nas ocalić i nas uratować. Z obrazu biblijnego, ewangelicznego wyłania się bardzo ciekawa struktura sądu. Z natury sąd to jest coś, co jest przynależne Bogu Ojcu i Bóg Ojciec ma ze swojej natury takie prawo, takie kompetencje, żeby sądzić wszelkie stworzenia. Natomiast Ojciec, jak sam Jezus mówi w Ewangeliach, przekazał cały sąd swojemu Synowi, a Syn, Jezus Chrystus, sam mówi o sobie, że nie przyszedł po to, żeby świat sądzić, ale po to, żeby świat usprawiedliwić. Więc obraz biblijny sądu przedstawia się mniej więcej w ten sposób, że to nie Bóg będzie nas oskarżał. Często myślimy, prawda, Bóg patrzy na nasze grzechy, gniewa się i chce nas za nie ukarać. Nie, Bóg nie chce nas karać, Bóg nie chce nas oskarżać, Bóg nas usprawiedliwia. Oskarżycielem według
wizji ewangelicznej jest szatan. Ten, który nas zwodzi, ten, który nas kusi i prowadzi do zła, który jest ojcem wszelkiego buntu, on będzie naszym oskarżycielem, on stanie przed Bogiem i on będzie nas oskarżał. Natomiast Jezus Chrystus będzie nas usprawiedliwiał. I to usprawiedliwienie znowu nie będzie miało formy takiej ludzkiej rozprawy. To nie będzie tak, że Jezus będzie próbował wynaleźć argumenty, które by przemawiały, że jednak był dobrym człowiekiem, więc może te grzechy jakoś mu darujemy. Zupełnie inaczej to będzie wyglądało. Żaden nasz dobry uczynek nie jest w stanie przeważyć szali i okrucieństwa zła, jakim jest grzech, obraza samego Boga, zgardzenie Bogiem, bo tym jest grzech. Natomiast usprawiedliwienie, które daje nam Jezus, będzie polegało na tym, że Jezus sam wziął na siebie nasze grzechy i wycierpiał za nie karę. To był właśnie krzyż, prawda, i jego wstąpienie do piekieł. Więc linia obrony będzie stała po tej stronie, że Jezus po prostu powie, ale ja już tą karę odbyłem. Ja już za niego byłem osądzony i byłem skazany na śmierć, byłem skazany na doświadczenie opuszczenia przez Boga, na doświadczenie samego piekła, więc on jest wolny. Wydawałoby się, to jest bardzo optymistyczna wizja, więc w takiej perspektywie już jest niemożliwe niemal, żeby ktokolwiek został potępiony. Tylko pytanie, czy my naprawdę utożsamiamy się z Jezusem, czy my oddajemy Mu swoje życie tak głęboko, żeby powierzyć Mu absolutnie wszystko, nawet to, co jest najgłębsze i najbardziej brudne w naszym sercu, oddać Mu to i zgodzić się na to. Jezus w Ewangelii mówi, że właśnie ten, kto uwierzył w Niego, ten nie podlega sądowi. No właśnie z tego względu, że to On już odbył za Niego sąd. Czyli dobre czyny, one nas nie zbawią. Jedyne, co może nas uwolnić od śmierci wiecznej, to jest powierzenie się całkowicie Synowi, całkowite zaufanie Mu i całkowite zjednoczenie się z Nim.